Cześć, witajcie, z tej strony Hubert, jest to drugi odcinek z singla. Gram na mapie typowa polska wieś V2. Bo mafia Solet oczywiście. W tym odcinku będziemy sobie żniwować tym oto bizonem rekordem ZO 58058, dobra. No i pierwsza rzecz, czemu nie ma multi? Bo mój internet jest taki słaby, że nie da rady uciągnąć dwóch. Ktoś do mnie wbija i po prostu się zawiesza. O tak powiem. Ale postaram się, żeby były jakieś gry. Będzie CS GO, tylko muszę ogarnąć jego, muszę się trochę potuczyć w niego grać. Ugram strasznie słabo. Kto się otworzy? Jakoś to idzie. Jest 38 subskrypcji, jest dobrze. Czekam, kiedy będzie te 50. No tak. O, pięknie się kosi. Pszenica dobrze sypie. No. Żeby ten internet był troszeczkę lepszy, byłyby odcinki z multiplayera. Tak na razie jest single. Czekaj, co mi w sumie. Jezu, sieczkę kosi, miało być słomy. Dobra, sieczka się zetnie. Inny kawałek pójdzie w słomę. To w następnym odcinku byłoby prasowanie wtedy. Na single może, albo jak się uda na multi. Zależy, czy mi to się uda, czy mi się to nie uda. Dobra, podnosimy header. Myślałem, że to będzie kurczę, w słomę mi cięło. Nie wyszło. To jadę do końca. 89, 100, nie dojechałem. Idę po mój ciągnik. 912 już czeka. Kogut i jedziemy. Dobra, nie, może jest 5 minut, może nie ma, nie ma 5 minut. Się nie rozejrzałem, czy nic nie jedzie, ale dobra tam. Ta górka jest naprawdę ciężka do podjazdu. Ładnie się to prezentuje. Kurczę. Żywalne fotę. Zanim ten bizon odpali to. Dobra, sypiemy. O. No, gra z widzami. To były pytania o tą grę. Ja bym ją chętnie zrobił, tylko że tych widzów jest troszeczkę za mało na razie. Kto by grał z tych 38 widzów? Czekaj, kto by zagrał ze mną? Rura złożona, złożona. No. Nie wiem, o czym tu rozmawiać, ale będę coś próbował mówić. Jakoś na multi zawsze lepiej się gra. No, ale nie wychodzi mi to. Wszystko przez ten internet. Dobry internet by byłby się grało. O, już wiem. Robię mapę. Potrzebuję budynków. Fajnych jakichś takich garaży. Na średnie maszynki pod te... w Holandii na Zetory z dodatku. O tak, takiego garaży pod taki sprzęt. No i obory jakiejś fajnej. Ogólnie strony, na której znajdę mu budynki.
ale nie stronę LS World, bo na niej pobieram i to mnie... Jakoś inną może polecicie, LS World ja pobieram stąd i... Może macie jakieś inne, to mi podsyłajcie w komentarzach. 10 łapek w górę pod tym filmem będzie następny. Może z CS-a odcinek. Jak ogarnę jego oczywiście. Jezu, w rów wjechałem bajzonem moim. Co to będzie? Dobrze sypie ta pszenica. Nie, mam lepszy pomysł. Trzeba to naprostować. Można było normalnie pobrać. Pięknie się to idzie, no naprawdę. Bo tu uwalniamy na tym może podoryweczkę jakoś w danym odcinku. Zobaczy się. Kurczę, nie to kliknąłem. Ten bizon idzie pięknie. No i już pełno. Zobaczyć, co będzie w następnym odcinku. Piszcie, co chcecie. Prasowanie, czy podorywkę. Może coś innego, teleżowanie albo gruberowanie. Pisać w komentarzach, co chcecie. Włączymy go, może się szybciej wysypie. Głośno chodzi. Nie wiem, czy będzie mnie słychać. O. Kasztelan. Cztery puszeczki. Młotek, gaśnica, klucz, parę. Tryb jeden. Kółko do pasków. Liczniki działają. Chwastów nie nakosić. Bison. Bisonik. Sieczkarnia. 1 metr w tą, to nie wyrzucę na 1 metr nawet, ale dobra. Oj, rów się nie walić teraz mam. Teraz walnę raz przy razie. Żeby było lepiej. No a co do gier, no to tak, CS będzie, to muszę się ogarnąć jeszcze w niego, pograć, podłużyć się w niego trochę, pograć, bo mi to nie wychodzi jak na razie, miał być odcinek, ale go nie będzie, no bo mi nie wychodziło. Zrezygnowałem z tego. I tyle. Może będzie jakaś FIFA, święta albo po świętach się zobaczy. Może jeszcze coś, Eurotrack jakiś. Zobaczymy. Żebyście tylko oglądali. Piszcie, piszcie, co chcecie. Jezu, jak ten zbiornik szybko się napełnia. Jezu. Tak, już zima się zbliża. Tak, co do filmów z Reala, no to jakieś tam z lata się pokazie. Że ze żniw, jeden, dwa filmy ze żniw się pokażą jeszcze na kanale Hubert Farmer, do którego link będziecie mieli w opisie, o już 6 ton mamy na tej przyczepce. No, o czym ja to mówię, a będzie na pewno jakiś film zimy, która będzie może, albo i nie będzie, bo na razie się nie zapowiada u mnie na zimę. Na razie mi się na zimę nie zapowiada. Kurczę, ta myszka mi siada. Dobra. Gram na chudach. Nie chcę mi się bez nich grać. Źle kamerę ustawiłem, ale dobra. Dobra.
tniemy dalej. No, myślę, że to pole na odcinek będzie idealne. Się wyrobię może, bo nie. Na razie z 12 minut jest, będzie dłuższy. Może obejrzycie albo nie, ale trzeba coś stawić na ten kanał w końcu. Była przerwa, bo nie miałem, nie chciałem się nagrywać. W CS grałem i nie nagrywałem. Ładnie idzie ten kombajnik. Miało być słomy, ale no nie klikłem. Włącz pokaz słomy i nie ma na słomę, jest nosieczka. To żadna różnica. Mam 14 tysięcy na koncie. Mam jakieś jedno pole skosiłem. Jęczmienie. Zapraszam na kanał do kolegi Polska Moc LS, do którego link będziecie mieli w opisie. Temu niego też jakiś odcinek się powinien ukazać niedługo. Też z typowej polskiej wsi ze żniw i to chyba na tym samym polu. No na tym polu kosił. Tam nie będzie słychać w tle. Jak ten odcinek oczywiście wstawi on. Ale dobra. Dobra. Dwa i pół tony ponad. No co? Mało wchodzi do tego kombajnu. Jeżeli seria wam ta się spodoba na tej typowej polskiej wsi, czy będziecie woleli na Sosnówce, to pisać na której chcecie. Ton. Całą przyczepę nakosimy z tego kawałka i będzie dobrze. Nie wiem, czy ten cały kawałek wejdzie nam w przyczepę. Drugiej nie mam, do skupu daleko. Nie będę wiózł. Jakby ktoś chciał ze mną grać na multi, niech pisze na Facebooku. Link do Facebooka będziecie mieli w opisie. No i tyle. Z tych informacji chyba. Tutaj macie jakąś fajną stronkę z obiektami, to podsyłać mi do mapy. Coś tam zaczynam robić. Nie wiem, czy ona mi wyjdzie, ale postaram się, żeby była. 18:45, no z 15 minut jest. No skończę jeszcze jeden przejazd, albo dwa. I błoto. By się nie zakopać. Bo będzie ciężko wyjechać. Ładno idą żniwa. W realu też niedawno były żniwa, już zima. Ten czas bardzo szybko leci. Jezu, ten komuś za szybko się napełnia. Trzeba będzie go wymienić na nowszy model. Nie wiem jeszcze na jaki, ale się wymieni go na nowsze. Idealnie na raz to wymierzony jest. Tu najprawdopodobniej będzie talerzowane albo gruberowane. Albo podrywka się zrobi i tutaj rzepak będę siał. No, to podrywka walnie. W następnym odcinku. O, będzie w następnym odcinku. Podorywka. O, by się nie zakopać. O, idzie. Tylko będzie się nie utopi. To jest piękna maszyna. Tylko ją ma pojemności.
nie dojadę do końca. Zboże nie wygnieść. Wejdzie to w tą przyczepę? Mogą być takie ścinki, bo mi myszka siada. No, nie weszło to mi w przyczepę, ale dobra. Zawieziemy do domu i tam się wysypie potem. No i powoli kończymy ten odcinek. Może zawiozę do domu, bizonem zajadę. No. Zajadę jeszcze do domu bizonem i będzie tyle. Dobra, jedziemy. Koguty mamy, mamy. Gaz do dechy i jedziemy. Nie, ja inną drogę mam na swojej mapie. Tu, no, pole było. Nieużytek, zorałem go na Holland, na testy był, więc rzepaki niekoszone jeszcze, niedojrzałe. Puszczę te motowidła. Kieruneczki są, są. Się zmieścić w tą bramę. Oj, coś się nie mieszczy. Dobra, zmieściłem się. Jest tutaj, widać, tur, pługi stoją moje. Dobra. To w tym odcinku byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego odcinka.